Dobry wieczór, minęła godzina 23, kończy się dzień, czas na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Ostatnie godziny przed ciszą wyborczą nie oznaczały ciszy dla kandydatek i kandydatów. Przeciwnie, ostatnia prosta to był czas na wiele rozmów, deklaracji i przede wszystkim motywowania swojego elektoratu przed ostatecznym starciem przy urnach wyborczych. Co dokładnie działo się na finiszu kampanii, sprawdzała Fatima Orlińska. Kandydaci do Sejmu i Senatu z województwa śląskiego swój piątek 13 rozpoczęli dużo wcześniej niż zwykle. Premier Mateusz Morawiecki swój finisz kampanii rozpoczął już wczoraj w Chorzowie. Mamy dzisiaj podjętą decyzję o przekazaniu praktycznie wkrótce ponad 100 milionów złotych na budowę tego pięknego, nowego stadionu. A wiemy doskonale, że sama energia stadionu potrafi ponieść do zwycięstwa. A zwycięstwo w ostatnich godzinach kampanii odmieniane było przez wszystkie przypadki. W końcu każde ugrupowanie przekonane jest o swoim sukcesie i tym, że w poniedziałek 16 października Polska obudzi się w nowej rzeczywistości. Przynajmniej tej politycznej. Przy takim podejściu na finiszu każde wsparcie okazuje się ważne. Wydarzyło się wiele złych rzeczy związanych z nepotyzmem, z aferami, z wyprowadzaniem publicznych pieniędzy. Tak, byłem tego świadkiem. W wielu obszarach to się u nas wydarzyło. Dlatego postanowiłem odejść z tego środowiska, bo jednak myślenie o Śląsku musi być wielowymiarowe. Jesteśmy regionem o pięknych tradycjach, samorządowych tradycjach, regionem, który łączy, a nie chce różnić ludzi ze sobą. O różnicach w podejściu, ale do praw kobiet przypominały w piątek kandydatki Nowej Lewicy, młode, debiutujące w wyborach aktywistki. Chciałabym, żebyśmy sobie przypomniały, co czułyśmy 3 lata temu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Co czułyśmy, kiedy dowiadywałyśmy się o kolejnych śmierciach kobiet w ciąży. I jeśli czułyście wtedy złość, lęk, jeśli czułyście się wkurzone, to przypomnijcie sobie proszę te emocje teraz, żeby one odżyły, przypomnijcie sobie to i idźcie z tą myślą do wyborów. Ostatnie godziny przedwyborczej batalii kandydatów to również okazja do podsumowań. Kandydaci wielokrotnie podkreślali dziś, że choć był to trudny, bo intensywny czas wzmożonych działań, to zmieniające się nastroje polityczne wskazywane przez sondaże pokazują, że było warto. Bardzo mi się podoba taka przemiana, która zaszła w ludziach na przed debatą, tak zwaną debatą w TVP i po tak zwanej debacie w TVP. Przed debatą bardzo często spotykaliśmy się z takim zniecierpliwieniem. Ludzie mieli dość polityki, mówili o tym głośno, od czasu do czasu mieli do nas pretensje, że w ogóle próbujemy ich zająć polityką. Po debacie zaczęliśmy się spotykać z dużą serdecznością. Kampania ma jednak też swoje ciemne strony, o czym niejednokrotnie przekonali się w mniejszym lub większym stopniu wszyscy startujący w wyborach. Rozmowy z wyborcami nie zawsze były łatwe. Musieliśmy się zmierzyć z tym, że ktoś pokazuje środkowy palec w naszą stronę, że ktoś nas obraża, a próby nawiązywania jakiegokolwiek dialogu, nawet jeżeli się różnimy, czasami pięknie się różnimy, nie przynosiły skutku i myślę, że uczę się tego i zauważam, że jednak ten polityk musi mieć trochę tą twardą skórę. Nie jest to naturalnie moje, więc się tego wszystkiego uczę. Nowością, albo jak sami o sobie mówią, nową jakością na polskiej scenie politycznej okazali się bezpartyjni samorządowcy. Sprawy lokalne są dla nich priorytetem i to do ostatniego dnia kończącej się kampanii. Przede wszystkim zerowy PIT, darmowe obiady w szkołach, darmowa komunikacja publiczna, opieka psychiatryczna dla najmłodszych. To jest coraz bardziej dotkliwy problem, problem dotykający nasze rodziny. Była to dobra kampania. Dla bezpartyjnych samorządowców była to dobra kampania, dlatego że wiele osób dowiedziało się, że poza 5 wielkimi partiami politycznymi, które krócej bądź dłużej są na rynku politycznym, jest ugrupowanie, które ma interesujący program. Rozmowy o programie i samych kandydatach kończą się z piątku na sobotę o północy. Wtedy też rozpoczyna się cisza wyborcza i potrwa do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę. W tym czasie nie można organizować zgromadzeń, podawać do publicznej wiadomości sondaży i prowadzić agitacji wyborczej.
To już naprawdę końcowe odliczanie w tej kampanii wyborczej i najlepszy czas, żeby ją podsumować. Gorący okres trwał ponad 2 miesiące i w tym czasie słyszeliśmy przeróżne obietnice i pomysły na przyszłość naszego kraju. Województwo Śląskie, jak co 4 lata, stało się areną spotkań, konferencji prasowych, kongresów wyborczych czy po prostu zwykłej kampanijnej agitacji. Sprawdziliśmy, jak przebiegały te ostatnie tygodnie i co najbardziej z tego zapamiętaliśmy. Karolina Komada. Oficjalnie trwało od 9 sierpnia, poprzedziła ją jednak nieoficjalna prekampania. Kampania Koalicji Obywatelskiej zaczęła się wiele miesięcy temu właśnie tutaj, na Śląsku, w województwie śląskim. I tutaj też dla Koalicji Obywatelskiej się zakończyła. To, że tyle dni i tyle tygodni w sumie spędziłem na Śląsku i w województwie śląskim, wynika z mojego głębokiego przekonania, że tu na Śląsku, przede wszystkim w oparciu o samorząd, o te realne, prawdziwe siły śląskie, będzie można realizować najambitniejsze przemysłowe i technologiczne projekty w Europie. To przekonanie utwierdza fakt, że z województwa śląskiego do parlamentu trafi ponad 50 posłów. Dlatego Śląskie, jak żaden inny region w tej kampanii, słyszało bardzo wiele deklaracji z ust partyjnych liderów. Te wszystkie elementy, o których tutaj mówię, Fundusz Transformacji Śląska, uzbrojenie, nowe miejsca pracy, kapitał z budżetu państwa polskiego i oczywiście również kapitał europejski, jak będziemy go pozyskiwać w kolejnych latach, mają służyć temu, żeby wypracować nowe technologie. Obie drużyny, ta od Pinokia i od Rudego, walczyły za wzięcie o uznanie. W tym mandatowym wyścigu wyjątkowe wejście, a raczej przejazd, zaliczyła w tym czasie Konfederacja. Polacy przez ostatnie 30 lat byli jednymi z najszybciej rozwijających się gospodarczo narodów na świecie. Przez 30 lat. My jesteśmy pracowici. Jesteśmy przedsiębiorczy, jesteśmy głodni sukcesu. Na siłę spokoju postawiła za to trzecia droga. Panowie, jak się czujecie w Rybniku? Rezygnując z widowisk na rzecz kameralnych spotkań. To też jest tak nowa jakość w polityce, gdzie każdy ma swoją przestrzeń, nikt nikomu nie zabiera własnej tożsamości, ale dodaje coś od siebie. Co ciekawe, cała opozycja postanowiła powalczyć także o uznanie Ślązaków jako mniejszości etnicznej. To jest także praca, mówię o pakcie senackim Moniki Rosy, która jako posłanka złożyła dwukrotnie bodajże projekt o godce śląskiej, więc to się wszystko łączy w taką właśnie symbiozę prośląskości. Ja też mam na swoim koncie wystąpienia, które mówią o prawdziwej historii Śląska w Sejmie. Tego wcześniej nie było. Także głosowałem przeciwko Korfantemu jako jedyny parlamentarzysta w polskim parlamencie. To były wystąpienia w mojej ocenie odważne i potrzebne Śląskowi. Pomimo, że na wyborczej arenie każdy oferował coś innego, to wszystkich łączyło jedno stwierdzenie, że 15 października staniemy przed jednym z najważniejszych wyborów. Kiedyś była tam stacja kolejowa z prawdziwego zdarzenia z budynkiem dworca. Kilka lat temu budynek ze względu na zły stan rozebrano. Teraz kolej powraca do tej części Sosnowca. Już w grudniu 2024 roku pasażerowie będą mogli korzystać z nowego przystanku kolejowego na trasie Katowice-Kraków. Nowy przystanek będzie zlokalizowany niedaleko centrum handlowego na Jęzorze w Sosnowcu. Paweł Jędrusik. W piątek w Sosnowcu podpisana została umowa na przygotowanie projektu i wykonanie nowego przystanku. Będzie on znajdował się w okolicy zjazdu na drogę S1 w kierunku Katowic. Zakres prac przy budowie tego przystanku obejmuje oczywiście samo posadowienie przystanku. Tutaj najprawdopodobniej będzie to na palach z uwagi na usytuowanie terenu. Nawierzchnię peronu, odwodnienia, modernizację sieci trakcyjnej. Całą infrastrukturę pasażerską, czyli nagłośnienie, gabloty, system monitoringu wizyjnego, ławki, stojaki dla rowerów i oczywiście parking na kilka miejsc parkingowych, tak aby podróżni mogli z tego bezpiecznie korzystać. Wybudowane zostaną także windy dla podróżnych. Sam przystanek będzie miał standardową długość około 200 metrów. Budowa przystanku odbywa się w ramach ogólnokrajowego rządowego programu budowy przystanków kolejowych o wartości 1 mld zł. Wkrótce wykonawca powinien wejść na teren budowy. Następnie dokonamy wszelkiej inwentaryzacji i uzyskania zgód i pozwoleń, tak? Następnie rozpoczniemy roboty fundamentowe przy dobudowie części wiaduktu. A następnie zabudujemy konstrukcję nowego obiektu i poszerzymy nasyp dla wybudowania pozostałej części peronu.
Koszt budowy nowego przystanku to niecałe 17 milionów złotych. Budowa ma się zakończyć w grudniu 2024 roku. Jest wysokospecjalistycznym oddziałem leczącym dzieci w stanach zagrożenia życia. To jeden z najnowocześniejszych tego typu oddziałów w Polsce. Dysponuje 8 łóżkami dla swoich pacjentów, tym 6 w pełni wyposażonymi stanowiskami intensywnej terapii noworodka. To krótki opis uroczyście otwartego dziś oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla noworodków i dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu. Dłuższy przygotowała Karolina Komada. Nowoczesny sprzęt pozwala leczyć nawet tych najmniejszych pacjentów, czyli wcześniaki ważące tylko 500 gram. Rocznie sosnowiecki szpital leczy około setki dzieci. Śmiertelność wynosi tu tylko 1%. W tym roku myślę, że dwójkę dzieci w granicach 500 gram, które udało się mniej lub bardziej uratować, bo te dzieci, no nie jest tak ładnie, jak telewizji pokazują, że urodzi się 500 gram i będzie super. Nie, te dzieci są uszkodzone, mają problemy z oczami, mają problemy z płucami i tak dalej, ale udaje nam się te dzieci uratować. Natomiast dzieci w granicach 800 gram praktycznie uratujemy wszystkie. Respiratory, inkubatory, pompy infuzyjne i żywieniowe, monitory kontrolujące wiele funkcji życiowych odpowiadają najnowszym światowym standardom medycznym. Wszystko dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednak to nie jedyne planowane inwestycje. 4 miliony, dokładka z budżetu województwa poprzez dokapitalizowanie spółki jakimś centrum pediatrii, 1 000 000 zł. I to, co chcemy tutaj zrobić z SOR-em, na który potrzeba 26 milionów złotych, oczywiście póki co stać nas na to, żeby to zrobić z budżetu województwa. Oczywiście tu centrum się starają środki centralne, ale SOR dziecięcy no, wymaga przebudowy, oczywiście wymaga też budowy szeregu innych udogodnień, no, żeby ratować życie tym najmłodszym. Środki finansowe na modernizację SOR-u są zabezpieczone. Jak mówią specjaliści, czas, jakość i nowoczesne wyposażenie mają znaczenie przy ratowaniu życia. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Dobranoc, miłego weekendu i do zobaczenia na wyborach.